I jesteśmy w słowniku rozpłynowym. Tento strednem. Co to zniknął? Zwiknuty na nas. A, słowniku. Polubi, że my stoimy tu, ale tu w ten strednem, no. A ne chodíme k ním a bude klid. Ja? Že budu klidný tu. To už je zvyk, že návšteva stává tu. Tu. A oni už potom to vědí. To vědom, aha. Jo, že tady je potom, potom je tady pohoda. To je golebník rozplodový. To je, ano, rozplodový. Už teraz mají jaječka, tak? Už mají, zkrátka já mám skoro u každého toho výborného holuba v pláně dvě holubičky, takže většina z nich vidíte, že sedí na vajíčkách, aha. Ale ty vajíčka to už jsou jejich druhé vajíčka. Prvé vajíčka jsou podložené pod chůvama. A tu bude ohřevané, či ne? Čiže z prvé vajíčka už jsou mladé, které se teraz kružkují. A či bude to podgřevané, či tu bude teplo podgřevané? Nic no, není věc vyhrývané. No. Prostě je zima, má být zimno. Holuby, keď jsou bezchybně zdraví a keď mají stálý prísun krmiva, krmivo prísun krmiva nemůže být taký systém, že nasypu mu na dva dní, ale musí mu aspoň 4krát za den to krmivo dát. A keď už mají aj mladé, já nevím, týžňové, tak no. Už jich dokrmují v miskách. Aha. A keď holub žene holubicu na vajíčka, posledné dva dní také už jim dám do misky žrat, takže se s nimi trošku hrají a ta hra se potom ozrkadluje tým, že nemá žádné problémy s mladýma ani s ničím. Vždy musí mít vodu, aby mohli stále krmit. Mm-hmm. A zásada je, že ne prihrývat holubom, ale prisvíťovat. Takže tu se každý den do večera, do 9, do 21. sa tu svítí. Aha. To je bardzo vážne, co povedal, že nie vážne tam ohřívanie, tylko vážne światło. I tak jak teraz, to oni świecą cały dzień do 21. godziny. I ważna rzecz, którą powiedział, że oni już grają z gołębiami w gnieździe. O, proszę bardzo. W gnieździe już takie mutki są. Pierwsze. To jest lepsze. Z tego biorę. Już wie, że to. Ale sprawdzę. Istotne, co powiedział, że oni dokarmiają w gnieździe, już karmią tam, moment. I te gołębie już mają ten kontakt i gra zachodzi przy młodych, że mają podawane do celi karmę, karmione są. Na początku są karmione zbiorowo. Potem na moją ruku. I później są, stale. Tak, one reagują już na rękę. Od małego. I gra. Ja zrobię zdjęcie, tobie stań tutaj z tymi mutkami, miskę, tak, ale to nie tak, ja chcę sobie zrobić, tak. No. To, super. Okej. Okej, super. Teraz powiedz, bo bardzo... Po starém Šelensovi jedna tretina holubů je strašně divokých. Tak? Také... To je ona, jedna z nich. A jedna z nich, že je bardzo taká dzika. Dika. No. Ale já zauważyłem, nie wiem, z daleka, mnie się wydaje, Peter, ja widziałem, koledzy we Włoszech stosują taką metodę, že piasek v miskách. Či u tebe je piasek v miskách? Trotiny. Piliny jsou to. Trotiny? Písek dávám v létě, ale aha. Teraz v zimě jsou tam piliny, lebo piliny jsou lepší izolácia. Trotiny? Dreva. Z dreva, ale ne stružliny, ale piliny. Já vím. No. Trotiny. Trotiny u nás nazýváme. Nie vyjúry, tylko trotiny, bo mluví, že... O. Tak. Aha, no właśnie takie. I to mi, tak, takie drobne. To mi przypomina piasek, bo Włosi stosują, że w miskach mają kwarcowy piasek i jajka na piasku, a tu są na trociny. To je také teda. To povedal. No, to, no, podívej. A to, jako oni nejsou zvyklí na tolik ludí. No. A povedz, Peter, bo ty mluvíš, že každý samec má tu předvídané dvě samice. No, že teraz má jednu a druhá sedí tam. I teda interesuje mě, kedy je ta zaměna. Jasné. No, kedy zaměňaš, podměňaš v tom druhom? Keď znesu vajíčka, za 24 hodin po znesení vajíček už jde holubica preč. Dobré, ale pierwsze jajka, jak zniesie, no. I po pierwszych jajkách dáš druhou samice? Ano. Po pierwszych? Ano.
Stridam samice, aby se ta samica neunavila. Rozumiem. A u vynikajúcich holubov... Dva dní po vznešeniu. Áno, jak znese, za dva dní už holubica ide preč. A i jajka tež. A za další tri dní už má druhú holubicu. Tři dní přerve i druhá samica. Áno. Jak je ochotný ju prijíma. Ile razy to přeměňaš? Ile razy to tak robíš? U mňa ten hesový holub je schopný odchovat aj 30 mladých. 30 mod, ale s dvoma samicami? S troma. A s čema? To robíš tak, že pierwsza samica jajka zabiera, druga samica jajka zabiera, trzecia jajka zabiera a už sa to i znovu ta pierwsza idzie. A to, keď to takto spravíš, tak to vychádza asi tak, že ta holubica sa nanáša v takých cykloch, jaké by ich chovala. No tež čekáme, že to vyhodí ten cykl, že ta pierwsza, ktorá zniesie jajka, čeká na następne łączenie samcem i to wychodzi ten cykl, jakby wychowywała, wysiadywała i młódki. To jeden z najchowniejszych gołębi, tak? Jeho otec je Attila, prvé eso Belgie a matka je druhé eso Nemecka. A tento je jeden z najchovnejších. Je starý otec aj toho, co bylo včil, ten má kružku. Nemá roku. Tento rok sme mu ju odrezali, lebo má takú nohu. Tež takého jedného mal tú roku. Vlastne to je problém, že gołębie hodowlane W jakimś kraju, nie pamiętam, tam wystawie mówili tam na Brnie, że kazują usuwać takie gołębie, które nie mają obrączki. W jakimś kraju. Nie pozwalają. No to też coś w tym jest, bo nie wiem w jakim kraju, ale po prostu jest kontrol, no nie? I jak nie ma obrączki, to kazują usuwać. No bo wtedy trudno stwierdzić, czy to gołąb. Ano. To jest to. Dobrze. To jest to. I teraz masz, to znaczy, że jeszcze masz, można? To Peter, te jajca, co zabierasz, podkładasz pod gołębi mamki takie, tak? Ano, podchodni. A než ich podložím, tak prvých 15 dní sú tí holuby, sú tí vajíčka v líhni. Čiže nejsú u holubu v líhni. A holuby sedia, holuby všetci, rad raden sedia na... A grytu v ní má príjemná aj mladých? Kamiň, gryty. Málo. Zapomněl jsem jim nasypat, v čem tady mají. To je štučné. To je divok, to je neslíka. To gryty są podawane mieszanka, tak? Grytów jest. Mieszanka, no. Pierwsze wrażenie, jeżeli tego gołębia się bierze, każdego tutaj, które miałem, to już się czuje, no naprawdę, piękne gołębie są. Wspaniałe gołębie. Ładnie rozbudowane. Układ, spód, budowa, no to już jest klasa. A z którego on roku jest ten gołąbek? Można go pójść. Dule mam kruszku ja. W głowie, nie. Nie wiem. Myślę, że 0,6. To jest gołębnik cały hodowlany. To jest na poddaszu, no. Tak wyglądają cele, te perłaki. Na południe są doświetlane tutaj. Okna, pokażę, są też świetliki. Świetliki, tak. Ale też jest chłodno. Toto je otec holuba Super Million Junior, no. Čiže otec holuba, co byl stříbrný na olympiáde v Nitre. To je jeho otec. Otec tego olimpijčeka. No, a jeho původ je, on je syn holuba Super Million druhé eso Belgie. Spody mají vybitné všechny. No i tu pleci i kup, všechno, no to už vidět, ne? To už vidět. No však říkám, že má štěstí. Má štěstí, že je u dobrého kruhu. Myslím, že vlastně provádzení gołębi, odpovědně, to povodí. Dobré potomstvo odchováš jedině vtedy, keď rodiče jsou v dobré kondici. Ano, to je super.
Także ty sam musisz o kondycji, o holubu starać już teraz. Tak, teraz. Jeżeli nie mają, to trudno oczekiwać jakiegoś potomstwa super, prawda? Tak. Bo przeciętnych no nie będzie. Więc... Zdrowie musi być cały rok. No tak, ta forma, kondycja musi być jak najlepsza, no wtedy i są efekty później. Ta młodzież jest całkiem inna. Czyli pomału podsumowując, kończąc nasz pobyt tutaj, dziękujemy też bardzo tutaj koledze Zdzisławowi, że jako tłumacz robił nam, zapoznał nas tutaj z hodowlą kolegów Petera i Lukasa Chytilów. Jest to ciekawe, jak nasi południowi sąsiedzi też hodują te gołębie, jaką metodą lotują, jak te gołębie właśnie utrzymują w zdrowiu i właśnie w hodowli. A Peter jeszcze jakiegoś gołębia kolejnego nam przyniósł? To jest syn holuba Brad Pitt. Brad Pitt był pierwszy SO Belgii. Czyli to jest syn brata Pitta, tak? Pierwszego Brad Pitt był olimpionik za Belgię. A dwa jeho bratry za Belgiu byli takisto na olympiádě. Dvě děti Brad Pitta. 2005 rok gombek. A to je jeden z mojich najchovnějších takisto. To jest to, że jeżeli ma się do czynienia z bardzo dobrymi hodowcami, to ten język nie trzeba dużo mówić. To się czuje, to się widzi. I to już... No proszę bardzo. Tak można. To jest... Peter zajmuje się hodowlą i to jest jego zawód, to jest jego profesja. I dzisiaj, żeby można z tego żyć, to trzeba robić to dobrze. No bo nie ma sukcesów. Jeżeli nie będzie sukcesów, to nie będzie sukcesów finansowych. No a jak tu pracować, jak rodzinę utrzymać, jeżeli nie ma przychodu finansowych? Więc trzeba być dobry, bo nikt nie kupi gołębia tylko po to, że on ładnie na zdjęciu wygląda, że o nim dobrze mówimy. On musi być dobry w lotach, zawodach, on musi to udowodnić. No i tylko hodując dobre gołębie, mając dobre wyniki, można mieć sukcesy również zawodowe, w sensie i finansowe. No to już jest profesjonalizm. Tak zkrátka najdůležitější je dostat odvahu a pustit se do toho profesionálně. To musíš dostat odvahu, lebo já jsem měl zaměstnání také dobrou robotu a musel jsem se rozhodnout a jít jinou cestu profesionálnou holubářskou. To je na celém světě, že lidé mají profesi svou wyuczoną, lata pracy w jakimś zawodzie i potrafią zrezygnować na rzecz gołębi. To na świecie jest znane, ale w Polsce już znamy hodowców, którzy również, nawet piastując funkcję dyrektorów firm, zrezygnowali na rzecz gołębi i zajmują się profesjonalnie gołębiami. Lekarzy i różni. No, ale to są co jako hobby, pasjonaci. Tak. Ale jest paru hodowców, nie chcę z nazwiska wymieniać, żeby kogoś może sobie nie życzy, że zajmują się tak jak ty profesjonalnie i utrzymują się z hodowli gołębi. No, to jest w Bohowskiej holub takisto wybornie z niego lecia. To jest takisto od Herboca. To jest syn holuba James. James był czwarte SO Belgii. Podobny spód ma jak ten młodek tam. Ten James dal aj holuba, co je jeho polobratr, který byl tretí SO Belgie. A další starý otec zase byl prvé SO Belgie. A už mi dal aj holuba, který vyhrál 5 prvých cen, ten jeho syn. 5 prvých. Jego syn, tak, wygrał 5 pierwszych konkursów miał jego. Ale wspaniała kondycja. I to co, że to gołębie są, no jak widać, one woliery nie mają, one nie latają, I chodziła sem, kiedy je teplo, len do takiej malinki. Jest ciepło, to jest taka woliera mała, ale... A mięśnie ale, mają jakby... Ale nie latają, ale mają mięsień taki, że no, to jest trudno uwierzyć, że wolierze, no piękny. To jest samczyk, piękny gołąb.
przypomina mi trochę tego młodego latka, co my widzieli tam, niebieskiego. Tu tym spodem tak, no ja, trochę tak, to nie jest, ale tak, piękne. Ale się rzuciło oko, nie? No, to można powiedzieć, że mając takie gołębie, to można... Like Riddle, jak ja był. Tak. Czyli pomału podsumowując wycieczkę naszą... To widać, to widać. Popatrzcie, popatrzcie. To są te cechy, bo ja go mogę... To jest wybitny, to jest rzadkość. Potyka się, bo tu też trzeba odróżnić, że... $1,000,000 po niem, asi pred 3 rokama bolovský letel holub. Miał meno James Mario. Wynikająca tam letel holub. Ta reakcja gołębi, co pokazuje w tej chwili, jest różna. U każdego gołębia inne. Ten ma wyjątkową. Wyjątkowy charakter tego. Tak kolega mówi, że trzeba już w gniazdach szukać. Nie? Tak, ale każdy ma tą cechę, ale więcej, mniej. To jest. Pomału chyba będziemy kończyć, nie? Tak. Musimy jeszcze dalej jechać, a nie chcemy też przeszkadzać tutaj. Bardzo dziękujemy. Ukażę jeszcze ze dwóch, a już to je. Zostańte tu. Tu, dobra. Oni, ty to nie są zwyknuty na to. No. Jeszcze jednego gołębia. Chcę nam pokazać to. Tu mamy. Toto jest jedna z tych nowych posił. O. To je jedna samica? Samec. To je jedna z nových posíl, co sem donesel od Frede Velda, jak už sme hovorili. A je to syn najlepšího holuba ze základnej páry po holubovi Gemboy. Známe slunný gołąb. Je to średniej wielkości, z tendencją raczej w stosunku do tamtych gołębi jest mniejszy gołąb. Ja aj mladý, ty sú starý, starý, ale on nikdy nebude moc veľký. On tak, nebude veľký, tak? Ty sú opravdu strednej veľkosti. Strednej veľkosti, ten je... Frede Veldi sú strednej veľkosti, a niekedy aj o miligra menší. O to chciałem powiedzieć, že vlastne to sú gołębie średniej veľkosti, ale s tendenciou te. Áno. V dół od tamtych, ktoré včešnej... Pri napárení na iné holuby sa tu prejavuje heteróza, a potomstvo býva väčšinu o kapánek väčší od rodičov. No tak, jak vyłączy się v pokrewieństwie, to te gołębie stają się mniejsze, ale ma piękne upierzenie, ma naprawdę. Ano. I popatrzcie tutaj, jakie upierzenie ten gołąb ma. To jest trudno nieraz hodowca, który rozumie to, jak patrzy, to widzi ten puder, to wszystko. To już widać formę gołębia, jakość gołębia w ręku. To nie trzeba mówić, to się czuje. To są lata praktyki, doświadczenia i to mówi nam bardzo wiele. Również. To są straszne suboje, nie? To są suboje. Jak Zbyszek? Też masz podobne zdanie? To jest gąbek innej budowy całkiem, nie? No to jest taki stos. To jest taki stos tych Frede Velda, bo dwa roki starszy. Aha, to no. Jeho dcera minulý rok w Juhoafrickej Republice we finale letela 81. cenę. No, proszę bardzo. Ale właśnie to już widać tą cechę tamtego gołębia również tu na lotkach upierzeniu, to już widać ta sama rasa gołębi, te same cechy. Również jest troszkę, ale właśnie średnie gołębie i tak jak powiedziałeś, to się wyczuwa, to się wie. No. I to jest ta radość bycia, oglądania. I przez lata doświadczeń właśnie trzymając najlepsze gołębie, bardzo dobre gołębie, to wyrabia się to ten, że to jest to. I bycie na takim gołębniku u Petra, u innych hodowców, to jest przyjemność. Oglądać takie dobre gołębie. Tak. To jest taka droga na jakby
do celu. Oni są nepodajni, widzisz, že ani tak, držat se tak. Ti nechce nechat. Ne, tak. Ano. To si... Má tam vajíčka, tak se tlačí na ně. Tak. Ale má vajíčka no. Kamenné, takže můžeme ho klidně... A povedz mi ještě takovou řeč. Jak ona ho psa? Vlastně jak na gnězdě, je samec samica, či já mohu podejít tam i rękom zobačit, jak reagují? Můžeš, no. Tak? Chce coś sprawdzić, zobaczyć. To są te dwie wsielęski. To jest też gołąb z charakterem broni gniazda. Ano. Tak, prawda? No a to są te dwie wsielęski. To ten stary wsielęsowy czas holubu jest jako takich niepodajnych. A keby my sme byli takí, že holub, ktorý je divoký, ho zabijeme, tak si usekneme vrchol ledovca. No, takže gratulujeme Gołębi sukcesu. Życzymy dalszym dziękujemy bardzo też za pokazanie nam hodowli. Dziękujemy. A niektórzy potomci po starym Šelensovi sú zase extrémne klidní a hodní. Toto je jeho bývalý jeden super závodník, který úžasně závodil a i v Polsku byl na polské výstavě v Sosnovci, na evropské, za Slovensko reprezentoval. No. A ten už sadal, dá se povídat, ten je jiná skrotěný jak Henty, lebo tak. Nemá to v krvi tu divokost. Tak, to už tež, ale no... To je také krásný hol. Tak, to už tak. To je oceňajem. Challenge 298 krát number 2. Nechci się wypowiadać na ten temat, ponieważ są koledzy sędziowie do tego upoważnieni i szkoleni i oni powinni oceniać Gołębie oceną standardu. My możemy się kierować i wykorzystywać znajomość tej oceny, ale wypowiadać się to raczej sędziowie powinni, jego walory, ale tu jest takie ma cechy standardu Gołębia, znakomite. Tak. No przyjemny, piękny gołąb. Ten wygrał aj czasopis Letus Dar w kategorii długich traci. No muszę powiedzieć, Peter, że nie masz fermy, jest to, nie jest duży gołębnik, nie jest mały, ale nie jest to ferma, nie jest to olbrzymia ilość gołębi, którą tutaj widzimy, ale są to konkretne gołębie, konkretne i takie, no, to co, o co nam chodzi. A że na każdym, że aj w tento holubniku jeszcze furt jest jeden prázdny budnik, że budniki się nie prirabiają, skór zawierają. Aha. Jeden jeszcze mam prawo. Jeszcze tak, no to też ważne, co mówimy, że lepiej, jak mówią hodowcy, ujmować siodełek, jak dokładać, a u niego jest tak, że ma cele i tam jeszcze wolna cela jest, że jeszcze mogłaby być para, tak. Ale jeszcze jej nie ma. Tak. Także wrócimy, teraz przejdziemy na dół. No i na zakończenie naszej tutaj wizyty zrobimy tutaj kolegom takie zdjęcie pamiątkowe, właściwie to kolega Zdzisław zrobi, a widzimy tutaj Pet trzyma puchar, który dostali, to jest sport, kategoria H, drugie miejsce i medal z Nitry, z Olimpiady, a z tyłu za nimi są puchary, które zdobyli też w swojej tutaj karierze sportowej. Tutaj na razie chcieliśmy też jeszcze przy okazji, że już kończymy wizytę, bardzo podziękować za pokazanie nam hodowli, opowiedzenie nam o gołębiach, o tych cechach, na które należy zwracać uwagę przy też ocenie gołębia. Peter, ja tobie i synowi bardzo dziękuję za te cenne wskazówki, rady. Ja myślę, że koledzy hodowcy w Polsce no, posłuchają, ocenią, może wykorzystają te uwagi i spostrzeżenia wasze. Ja w imieniu tych właśnie hodowców bardzo wam dziękuję za szczerą wypowiedź, za udzielenie tych rad. Także życzę wam sukcesów na Olimpiadzie w Budapeszcie. Dzięki. No i sukcesów hodowlanych w tym sezonie. Tak? Żeby ten gołąb, którego pokazywaliście na początku, też był właśnie tym olimpijczykiem. Tak. Robimy sobie zdjęcie wspólne też. A tu jeszcze trzeba zbifować, to to jest generalny majster. Prečítaj, je to generálny majster Slovenska 2012, pierwsze miejsce,
Chytil, Peter i Lukas. Slovenský svaz chovatelov postových holubov. A toto je... To jest też pierwsze miejsce w kategorii. Ogólnosłowacka wystawa gołębi pocztowych Nitra, Sport G, kategoria pierwsze miejsce. Tych pucharów macie dużo. Same pierwsze miejsca praktycznie tutaj są tylko zgromadzone. Także tu jest, gdzie jest luko z onego, z pierwsze miejsce jako na średnich treciach. To to? Ja na to nie widzę. Pierwsze miejsce, mistrzostwo, tak, mistrzostwo Słowacji, średnie trecie, czyli średni dystans 2013. Czyli to jest współposłowie. No dobrze, stańcie z tym pucharem, medalem, zrobię zdjęcie. Dziękujemy, kończymy relację. Kolega Zdzisław zrobił tylko panu pucharowe zdjęcie. Weź ten puchar. Minulość. Przeszłość. Zobaczmy tutaj jeszcze, to są złote olimpijskie z sztandarcie. To są z lat 1963. To jest olimpiada Ostenda. Ostenda, tak. No. To są prawdziwe złote medale wykonane 85, ze złota, które kiedyś tak, po prostu jest... takie były przyznawane. Dzisiaj to mamy już tak, tylko pozłacane, jakieś takie inne, a te medale są... 1985. Ten drugi właśnie. O, tak. Także widzimy, to są to prawdziwe dwa złote medale, które... Oczywiście, że one są mniejsze jak te współczesne. Ale prawdziwe, no, ale, złoto. Ale prawdziwe złoto. Złoto. Bardzo ładnie wyglądają. Zobaczmy jeszcze, o ile to idzie dobrze z obserwacją. No i widać po radości tutaj z tych medali, co? Pięknie. Naprawdę są fajne. O, także dziękujemy już teraz. Stańcie z tym medalem.